Noc. Chcecie sobie posiedzieć w nocy i odpocząć? A co będzie waszą lampką nocną? To? No okej, macie mnie, mamy tam żarówkę Wi-Fi. Ale wygląda to jak zwykła lampka, a my tego przecież nie chcemy. Dzisiejszy odcinek będzie dość krótki, ale niech was to nie zmyli, bo jest to naprawdę ciekawy produkt. W pudełku oprócz księżycowej kuli znajduje się również kabel zakończony niestandardowym złączem. Szkoda, że nie mikro USB, USB typu C. Oraz drewniana podstawka, którą składamy z kilku elementów. Całość prezentuje się tak. O dziwo w lampce wbudowana jest bateria, nie znamy konkretnej pojemności, a ja nawet o tym nie wiedziałem, bo kupowałem ten produkt na ślepo. No ale przyznam, że fajnie, z kablem wyglądałoby to nieco gorzej. Szkoda tylko, że tak krótko świeci, maksymalnie jakieś 5 godzin i musimy ją ładować albo działać po kablu. Ogólna jakość wykonania na plus, wygląda to dobrze, jest wytrzymałe, wiem, bo mi już kilka razy zdążyło upaść na ziemię, nic się nie stało, nic się nie wydarzyło, a w razie jakichś wgniotek to widziałem nawet poradnik, że gdzieś tam wystarczy suszarką pojeździć dookoła tej kuli, po tej kuli i to wszystko powinno nam wrócić do normalnych rozmiarów, do normalnego wyglądu. Ja jedyne co suszyłem ze sprzętu elektronicznego to bateria w moim iPhone'ie, żeby ją odkleić i wymienić, ale efekt był taki, że ta bateria mi wybuchła. I w księżycu również jest zamontowana bateria, dlatego nie wiem jaki to będzie miało efekt, kiedy zaczniemy go nagle suszyć. I wolę tego nie sprawdzać. Jeśli chodzi o świecenie, to tutaj jest wszystko. RGB, tryby świecenia, animacje, ustawienia jasności, wszystko sterowane za pośrednictwem pilota i nie tylko. Wiadomo, że nie jest to lampka, która oświetli nam pół pokoju, a raczej gadżet, który ma fajnie wyglądać. Kiedy gram, lubię mieć włączoną lampkę gdzieś tam za monitorem, obok monitora, aby mój wzrok nie męczył się zbyt szybko w ciemności. Niestety w tym wypadku księżyc troszeczkę poległ, a moc światła okazała się za słaba, na tę moc, którą generuje monitor. Jednak, kiedy odpalimy coś takiego w nocy, to możemy się bardzo miło zaskoczyć. Tak jak mówiłem, do komputera z dużym monitorem może nie, ale jak na przykład chcecie posiedzieć w nocy ze smartfonem i gdzieś tą lampkę mieć, żeby wam ładnie świeciła, całkiem jasno świeciła, to w nocy spełni to swoją rolę na 200%. Gdybym miał się do czegoś doczepić, to fajnie by było, gdyby ta lampka posiadała jakikolwiek timer, no a szczytem marzeń to już by była aplikacja, łączenie ze smart home'em, no ale wiadomo, czego ja wymagam od tak taniego produktu. W tej cenie to ciężko będzie kupić nawet jakąkolwiek dobrą smart żarówkę. Podsumowując, lampka księżycowa to jeden z tych gadżetów, które w moim wypadku po prostu wypada mieć. W tej cenie, czyli za około 50 zł, jedyne na co mógłbym narzekać to tak naprawdę bateria. Tylko, że ja przepłaciłem. Okazało się bowiem, że takie lampki są dostępne na AliExpress już za 20-30 zł w zależności od rozmiaru. Co? No to jest śliczne, to jest RGB i jest tanie. Także mi nie pozostało nic innego jak najzwyczajniej w świecie polecić wam ten produkt.